Jest czwartek, 15 marca, witam w Minucie z IT. LG i Sharp nie sprostały wymaganiom Apple dotyczącym wyświetlaczy Retina dla nowych iPadów. W efekcie Samsung został ich jedynym dostawcą. Apple domagało się bardzo wysokiej rozdzielczości bez utraty jasności obrazu oraz zwiększenia zużycia energii. Toshiba przedstawiła, jak twierdzi, najszybsze na świecie karty pamięci SD. Należą one do rodziny x i pozwalają na zapis danych z prędkością dochodzącą do 90 MB na sekundę. Niestety Toshiba nie podała ich sugerowanych cen. HTC podało listę smartfonów, które otrzymałem aktualizację do Androida Ice Cream Sandwich. Znalazło się na nich 16 urządzeń. Tajwańskie HTC poinformowało na blogu, że jako pierwsze zaktualizowane zostaną smartfony Sensation i Sensation XE. Na razie proces ten jest we wczesnym stadium, ale ma przyspieszyć w ciągu najbliższych tygodni. Następnie nowego Androida otrzymają użytkownicy Sensation 4G i Sensation XL. Terminy aktualizacji innych telefonów są jeszcze uzgadniane z operatorami sieci komórkowych. To wszystko na dziś. Do zobaczenia jutro.